Dzień dobry, z tej strony Miłosz z kanału Uwaga Rzucam. Jesteśmy na przystanku Dartera w Poznaniu, a w dzisiejszej darterskiej matematyce rozpracujemy sobie checkout 70 punktów. Zapraszam. Na wyróżnienie zasługuje tutaj sytuacja, w której mamy dwie lotki w ręce, czyli na przykład rzucaliśmy Small Fisha 130 punktów, pierwsza lotka wpadła w triple 20, mamy 70 punktów i dwie lotki w ręce. No i tutaj bardzo ważna informacja, jeżeli chcemy mieć pewny rzut do środka, no to celujemy w sektor 20 i trafienie pojedynczej 20 pozostawi nam właśnie rzut do środka, a trafienie potrójnej 20 pozostawi nam punktów 10, czyli podwójne 5. Jeżeli mamy trzy lotki w ręce, no to tutaj sposobów na rozwiązanie 70 punktów jest kilka. Najczęściej wybiera się rzucanie sektora 18 lub 10 i zaczynając od pierwszego, jeżeli rzucamy w sektor 18 i trafimy wartość potrójną, pozostawia nam to punktów 16, czyli podwójne 8, a trafienie wartości pojedynczej pozostawia nam punktów 52 i tutaj możemy dorzucić 12 na topa lub 20 na double 16 i raczej te wersje częściej się widuje, no bo skoro już idziemy w sektor 18, no to lubimy te 16, więc dorzucenie 20 pozostawia nam naszego ulubionego dubla. Jeżeli lubimy kończyć topem, lubimy wartość 40 punktów, no to celujemy w sektor dziesiątek i tutaj trafienie potrójnej dziesiątki pozostawia nam stricte od razu 40 punktów, a trafienie pojedynczej dziesiątki wymaga od nas jeszcze dorzucenia pojedynczej do dwudziestki, aby właśnie pozostawić sobie te 40 punktów. I tutaj zwróćcie uwagę, że kiedy rzucimy pojedynczą dziesiątkę, pozostaje nam 60 punktów, no to musimy rzucić single, double. Jeżeli chodzi o wartość 20 punktów, to często pierwsza lotka może nam przeszkadzać. Dlatego czasem, trochę zaprzeczam sobie temu, co wcześniej powiedziałem, ale czasem widuje się przy rzuceniu pojedynczej osiemnastki właśnie dorzucenie dwudziestki, jeżeli ktoś lubi topa, bo wtedy mamy totalnie czysty sektor. No ale standardowa ścieżka dla osób lubiących podwójne 20 to jest celowanie w potrójne 10 właśnie na 40 punktów, a kiedy wpada pojedyncze 10, no to wtedy musimy dorzucić 20 punktów na topa, a jeżeli pierwsza lotka rzucona w dwudziestki nam przysłoni tego topa, no to trzeba się wtedy trochę przesunąć. Jeżeli bardzo lubisz czternastki, to możesz 70 punktów rozwiązać także poprzez samorzucanie w sektor czternastek, ponieważ potrójna czternastka pozostawi ci podwójne 14, a rzucenie pojedynczej czternastki w pierwszym rzucie pozostawi ci 56 punktów, które z kolei możesz rozwiązać double-double, czyli dwa razy rzucając podwójne 14. Kiedy pozostanie ci 56 punktów po rzuceniu pojedynczej czternastki, no to oczywiście możesz też zamienić sobie rozwiązanie na 16 plus top lub 20 plus double 18, ale tak jak wspomniałem, checkout 70 punktów można rozwiązać również poprzez samorzucanie w sektor czternastek. Mamy to? Mam nadzieję, że tak. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, którą drogę ty wybierasz. Nie zapomnij zostawić subka, żeby nie ominęły cię kolejne materiały darterskiej matematyki oraz inne produkcje na tym kanale, a my słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki!